Także jeszcze nawet nie zrobiliśmy wstępu ani nic. A K2 po prostu świruje. Obowiązkowo. A teraz przestało. Musimy z panem Stanisławem się skontaktować. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Także. Cześć. Cześć, witamy was w kolejnym wspólnym materiale. Jest z nami Marzena z kanału Dark Exploration i oczywiście jesteśmy my, stacja opuszczone. Wojtek za lampą, Arek za kamerą, a ja tutaj opowiadam do was, dokładnie, co jest grane. Dlaczego z nami jest Marzena? Bo... Ja się trochę stresuję, od razu mówię. Tak, tak. Bo mieliśmy akcję na wyjściu, także... Tak, bo kojarzycie... Dzień dobry. Tak, tak, kojarzycie, że najprawdopodobniej te odcinki będą po sobie, ale kojarzycie ten dom, gdzie dokonano morderstwa, gdzie został zamordowany pan Stanisław przez swoją konkubinę Florentynę przy pomocy Tomasza K. To tak pokrótce wyjaśnienie tej tutaj sytuacji, co się wydarzyło w tym domu. Link do materiału oczywiście będzie w opisie, żebyście sobie mogli zobaczyć pełny, że tak powiem, mini reportaż z tego miejsca, a my tylko i wyłącznie w jednym celu wracamy do tego miejsca, żeby zrobić paranormalne śledztwo i Marzena nam będzie w tym pomagać. Dokładnie. I od siebie powiem, że mamy K2, mamy SB7 i mamy tą naszą aplikację i tego wszystkiego będziemy używać naprzemiennie. K2 będziemy używać cały czas, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Ale zanim obejrzycie, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Lecimy. Rozpoczynamy sesję. Pokaż K2 tutaj do obiektywu. Patrzcie, jeszcze nie zdążyliśmy nic zapytać, a patrzcie, co się dzieje z K2. To już też na wyjściu tak było. Tak, ale patrzcie, na czerwono wali praktycznie. O, koniec. O, i tak, tak co chwilę jest tą K2. Nie? Teraz nagle cisza. Nie, momentami. Nie, to jest tak. Tak, pogrzemy lampę na ziemi dla większego klimatu. Myślę, że klimat będzie większy przez to. No nic, to co, pora oficjalnie rozpocząć sesję w tym domu i na pierwszy punkt powiem, że przychodzimy tutaj w pokoju i nie mamy złych zamiarów. Chcemy się po prostu skontaktować z kimkolwiek, kto tu jest. Carek, prowadzisz sesję paranormalny, człowieku? Tylko nie krzycz. Czy jest tutaj z nami pan Stanisław? Jeśli tak, spróbuj dotknąć tego urządzenia. Możesz bardziej. Możesz podejść. Na czerwone pole możesz. Możesz sprawić, żeby się zapaliły wszystkie. O, od razu na czerwone. Dziękuję. Jeżeli jesteś panem Stanisławem, może się zapalić tylko jedna lampka? Jeżeli to jest odpowiedź, to dziękujemy bardzo za odpowiedź. To może być odpowiedź, bo ona jest odpalona cały czas. Po prostu wrócił do niej. Panie Stanisławie, czy tutaj, gdzie stoimy, przy tych schodach na wyjściu, czy tutaj został pan pobity i zabity? Jeżeli tak, proszę podejść do urządzenia i zapalić urządzenie na czerwono. Bardzo proszę. Czy czuje pan uraz do ludzi, którzy panu to zrobili? Jeśli tak, to proszę zaświecić wszystkie lampki. Czy... No. O.
To jak? Jestem trochę w szoku, nie wiem, jakie pytania prawie zadawać. Na każde pytanie jest twierdzące, nie? Czy, panie Stanisławie, musi pan tutaj przebywać w tym domu nadal? Coś pana tutaj trzyma? Zapewne brak pochówku, nie? Kolejne pytanie, panie Stanisławie. Czy pana ciało znajduje się w tym budynku? No tak, proszę zaświecić wszystkie lampki. Czy pana ciało znajduje się poza tym domem? Proszę zapalić wszystkie lampki, jeżeli tak. Może nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Jeżeli pan nie wie, proszę zapalić wszystkie lampki. Jeżeli pan nie wie, gdzie się znajduje pana ciało. Bardzo proszę o kontakt. Proszę się nie krępować. Jesteśmy tutaj, żeby z panem porozmawiać. Nie wie pan. Bardzo mi przykro z tego powodu. Naprawdę. To ja. Czy domyśla się pan, gdzie jest pana ciało? Jeśli tak, to proszę dotknąć tego urządzenia. Ja. To pójdzie w ruch. Co? Nagrywanie dźwięku. Musimy to potem uruchomić. Mam dziwne przeczucie. SB7? Tak. Za chwilę, nie? Tak, tak, za chwilę. A zapomniałem wam wspomnieć, że to jest dopiero początek nagrywania. My mamy zamiar tu spędzić całą noc. A jest dopiero 22:30, a K2 cały czas świeci, nie? Patrzcie, cały czas na czerwono. A sprawdzaliśmy tutaj też inne pomieszczenia, jeszcze nie wszystkie. Patrzcie, nawet nie przestaje na moment, nie? A wszystkie nie urządzenia, sądzę, żeby to był przypadek. Wszystkie urządzenia nie. Mają włączony tryb samolotowy. Znaczy, to nawet nie jak nie jest, to nawet jak nie jest włączony tryb samolotowy, to nie pokazuje nic. Znaczy, tak szczerze, to ja zapomniałem, ale mogę włączyć, nie? Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, jak działa to urządzenie, to jest pełno materiałów na Google na temat K2. Ale już mówiliśmy, nie? Patrzcie, no nie przestaje, nie? Panie Stanisławie, czy narzędzie zbrodni znajduje się w tym budynku dalej? Jeśli tak, to proszę zapalić wszystkie lampki. Proszę dotknąć tego urządzenia. Teraz, panie Stanisławie, może się pan z nami komunikować przez to urządzenie, które trzyma tutaj kolega Wojtek. Może pan mówić. Czy jest pan tutaj z nami? Może pan powiedzieć tak, no bo jestem. Żyje? Żyje. Jest pan w tym pomieszczeniu? Może pan odpowiedzieć. Ponawiam pytania poprzednie. Czy... O. Słyszałem. Ale nie wiem co. Myślę, że możemy zakończyć pierwszą próbę kontaktu i ja bym powiedział, że jest aktywność szczególnie na K2. Na SB7, no niekoniecznie, może ale dajmy czas, no jeszcze aplikację mamy, to może spróbujemy to naszego cudowne nekrofonik, gdzie dodam, że w tym nekrofoniku jest wgrany tylko język angielski,
i jakiekolwiek odpowiedzi powinny być w języku angielskim, a wiecie, że czasem są po polsku i to takie naprawdę creepy. Także robimy sobie krótką przerwę i może spróbujemy inne pomieszczenie albo zejdziemy do piwnicy. Chcemy zrobić drugą sesję, wybieramy się do piwnicy. Tak. Tam, gdzie po prostu próbowano zakopać pana Stanisława, ale to się nie udało, co już wiecie z poprzedniego materiału, a teraz... Wierzymy, że po prostu nasi zabójcy myśleli, że tylko podniosą płyty chodnikowe. Tą lampą tam świeć, Wojtek. Tak, się wykopać, ale to się nie udało. Jest godzina 23, już jesteśmy tutaj dobrą godzinkę i poza aktywnością na K2 to żadnych kroków, stuków, puków, ale mówię, noc jest jeszcze młoda. Planujemy tu co najmniej być do świtu, czyli nie wiem, gdzieś koło czwartej. Także dobra, idziemy. Darek idzie przodem. W tym korytarzu mieliśmy największą aktywność, zwłaszcza przy tych piłach tutaj na dole. Gdzie zaczyna? Znowu zaczyna K2 atakować nas. Ale próbujemy się dostać do... No właśnie mówiłem wam o tej przerwie i tą przerwę zrobiliśmy prawie 20 minut. Zostawiliśmy w korytarzu, znaczy na progu do pomieszczenia za nami K2 i nic. Może tam parę razy coś skoczyło, ale tak to nic. Wyszliśmy tutaj znowu i znowu wieje chłodem, ale to najprawdopodobniej z pola mi się wydaje, bo drzwi są teraz otwarte. Najbardziej to też ciągnie z tej piwnicy, ale ona jest kamienna. Ale to jest piwnica, nie? No właśnie. Dobra, ale jak idziesz? Zaczynamy. Strasznie tak, trzymaj. Przybliżę w każdą stronę lampki. Czy mamy iść w prawo? Z reakcją. Tak bardziej w lewo bym powiedział. Czy mamy iść w lewo? Chyba w prawo. Patrząc po K2, chodźmy w prawo i tam zrobimy sesję z aplikacją, ale nie martwcie się, SB7 też będziemy w dalszym ciągu używać, tylko jak mówię, taką jedną po prostu z aplikacją parę minut. Jak tu weszłem, miałem na full. Panie Stanisławie, czy tutaj próbowano pana pochować? Jeśli tak, to proszę zapalić wszystkie lampki. To wychodzi, że tak. Czy pan jest z nami w tym pomieszczeniu? Proszę zapalić na czerwono. Nie? Jeszcze mamy jedno pomieszczenie. Bym od razu spróbował. Bo tutaj miałem najbardziej... O! Może tu? Muszę patrzeć pod nogi, żeby nie wziąć sobie gwoździa. Panie Stanisławie, czy jest pan z nami w tym pomieszczeniu? Tak, tam pomieszczenie. Świeci. Ciekawe. Ale tak swoją drogą, zobaczcie, jesteśmy tutaj, cały czas jest cisza, nie? Nie ma, wiecie, takiej kroki, stuki, puki, wspominałem o tym, ale no nic nie ma, poza aktywnością na K2, nie? Jeszcze popatrzcie, mówiliśmy, że ciągnie z piwnicy. A tu nic nie ciągnie. Jest tutaj cicho. Nawet tam jest okno otwarte w tamtym pomieszczeniu. Tam i... nawet nie ma okna. No, znaczy, no tutaj nie ma okna, ale patrzcie. No i no... I taka, patrzcie, prostokątna, nie? No bo wentylacyjna. Malutka. I uwierzcie mi, tu jest naprawdę bardzo ciepło. No tu jest ale ciepło. Zbliżamy się tylko do tej klatki schodowej. To jest zimno cały czas, i nie? Normalnie lód. Tam jest normalna chłodziarka. To można spodziewać się, że się odpali światło? To by było ciekawe, jakby to no zaczęło jakby świecić. Jakby to migło. A tutaj nie ma prawa. To przez to malutkie okienko wychodzimy, nie? Czy mam przyjemność z panem Janem? O, znowu zaczyna świrować K2.
Możesz się przedstawić? Co cicho? Nie miałem dziwne wrażenie, że słyszałem tak. No ty jesteś bliżej, nie no, jestem dalej. Możesz się przedstawić? Tak? Tak. To więc jakie jest twoje imię? Dobra, możesz wyłączyć i tym sposobem, że tak powiem, drugą sesję mamy za pasem. Jeżeli, jeżeli możecie, jeszcze nie odchodźcie. No, wrócimy do kolejnych sesji. Odpocznijcie, my też odpoczniemy. Zrobimy sobie kolejną przerwę i tym razem nie będziemy się poruszać, tylko będziemy po prostu stacjonarni i jeszcze GoPro położymy, żeby był wygląd na cały obszar, w którym jesteśmy. I tyle. Co jest? No tutaj jest znowu, nie? Aha, no standardowo. Patrzcie, ino. Tylko zbliżamy się do miejsca, w którym prawdopodobnie został pobity tym narzędziem oraz podduszany pan Stanisław. Następnie zamordowany. I następnie zamordowany w brutalny sposób. I największa aktywność właśnie się odbywa tutaj. Ale tylko i wyłącznie na K2. I na niczym innym. No, jeszcze wrócimy do tego korytarza. Tak. No. Zaczynajmy sesję numer 3. Sesja numer 3. Jesteśmy w tym pomieszczeniu, gdzie w ogóle się nic nie działo. Było ciepło. Nagle się tak troszkę wychodziło, tak jakby ktoś do nas przyszedł. I ja dostałem dreszczy osobiście. Nie wiem jak reszta. No i nagle zaczęła być aktywność na K2, gdzie przez 2 godziny praktycznie nic się na niej nie działo. A tak dookoła tutaj krążyłem. Tak, tak, tak. A już praktycznie 12 w nocy, więc pora na tą właśnie trzecią sesję. I po tej trzeciej sesji myślę, że zrobimy sobie już dłuższą przerwę, nie? Także może od razu zaczniemy od SB7. Co myślicie? Można. Tym razem tu mamy. Jakieś odpowiedzi usłyszymy. Zważywszy na to, że tutaj była mniejsza aktywność, ale też była. Coś się tutaj rozbudziło. Antenka. Jak się będzie zawało. Parę odpowiedzi usłyszał, nie wiem jak wy. Nie. Jak będziecie zadawać pytanie, zasłońcie głośnik, nie? Dokąd? Mam pytanie do może nawet kto, kogokolwiek, kto tu jest. Czy masz na imię Jan? Kolejne pytanie. Nie? Czy masz na imię pan Stanisław? Przepraszam? Patrzcie, brak aktywności na K2. Ale tam jakby jakieś szczątkowe odpowiedzi na SB7 były, nie? Czy ktoś jest z nami w tym pomieszczeniu? No. Czy tutaj został wykopany grób? Odpowiedz tak albo nie. Nie. Czy jesteś zamordowaną osobą? Thank you.
środę? Nie usłyszałem w środę, nie? Ale to musielibyśmy sprawdzić. My ci przeszkadzamy. Włącz aplikację i połóż na stole. Dobra, włączamy start. Rozpoczynamy kolejną sesję. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu z maszyną do szycia. Jest godzina prawie pierwsza w nocy. I nic trzeba zmienić. Jak widzicie, jestem otoczony wszystkim. Jednym tutaj aplikacja, dyktafon. Próbujemy. Czy ktoś jest z nami w tym pokoju? Czy jest z nami pan Jan? Czy jest tutaj pan Jan? Panie Stanisławie, czy jest pan z nami tutaj? Tak, tak. Może pan coś powiedzieć? Ruszyć czymś. Cisza i spokój. Czy ktokolwiek tu z nami był, opuścił ten budynek? Czy po prostu jest zmęczony? Jeśli macie siłę jeszcze z nami się porozumieć, skontaktować, śmiało, podejdźcie do nas. Możecie dotknąć tego urządzenia. Śmiało. Spróbuj coś przesunąć, dotknąć. Czy ktoś jest z nami w tym pomieszczeniu? Czy jest tutaj pan Jan? Czy osoba, która tutaj jest, może się przedstawić? Mogę podejść, ale gdzie? Gdzie mam podejść? Wskaż pomieszczenie. Do piwnicy? Jeszcze raz zadaj pytanie, gdzie mam podejść? Thank you.
Kim jesteś? Halo? Teresa? Kobiecy głos, długie zdanie. Przedstaw się jeszcze raz. Was zmęczymy? Czy mamy iść do innego pomieszczenia? Czy jesteś w łazience? Powtarzam pytanie, czy jesteś w łazience? Czy mam podejść do przedsionka? Chcesz z nami rozmawiać? To się nie ty zaśmiałaś teraz. Jeżeli ma pan siły z nami rozmawiać, proszę coś więcej powiedzieć. Nie zrozumiałem słowa, ale to było jakieś pełne słowo. Daleko? Stoję? Gdzie pan stoi? Proszę spróbować jeszcze raz pełnymi słowami coś powiedzieć. Powiem szczerze, czy mamy stąd odejść? Czy mamy stąd odejść? I sugerowałbym chyba ostatnio. Prawy dolny. Albo w łazience, albo w tym przedsionku, w którym naprawdę tam mieliśmy największą aktywność. Jeszcze jedną sesję zrobić i idziemy stąd, czy ja do trzeciej? Myślę, że może zobaczymy, co się będzie działo. Bo tak jak sami widzieliście, największą mieliśmy aktywność właśnie w przedsionku. Słowa pojedyncze, czasami po dwa słowa się pokazywały. Głównie w tym miejscu. No, ciągle ten korytarz. Tak, tak. Tam przy tych schodach, gdzie prawdopodobnie pan Stanisław, no właśnie w tym miejscu został ogłuszony i zabity. Jak zresztą widzieliście, nie wszędzie była
była chyba pełna. Go prosiadło? Widzę z odbicia lustrzanego. No nie, wyłączyło się nagrywanie. Jak? Nie masz ustawionej czasówki. Nie, no wyłączyło się nagrywanie po prostu. Bateria 60%. A ja widzę z odbicia lustrzanie ekranik cały czas widziałem. Dziwne. No ale włączyło się, nie? Zobacz, czy ja mam też załączony. Bo jeszcze się okaże, że drugi też wyłączyło. Różnie się to A u Ciebie chyba nie ma tego dźwięku wyłączenia, nie? Nie no, nagrywa się. Dziwne, nie? Będę i mówił i kątem o kapaczu na ekran, wiesz? Także będziemy próbować jeszcze dalej, zobaczymy jaka to będzie reakcja. Czyli to brzuch teraz? Nie. Możliwe, że mój. Pokazać mi, który wyłączyć. Czy to jest ten sam? Cicho, tłucz! Na górze, kurwa. Co? Cicho, cicho. Przed samym odpaleniem SB7, normalnie tak jak ktoś to chyba butek napierdala z dwa razy, nie? Ja nie żartuję. Na pewno nie drzwi? Raczej nie. Jeżeli to jest, to powinno się to nagrać. To są... No raczej nie. Bo ja tego nie słyszałem. Słyszeliście coś? Nie, ja nie. Ja słyszałam, no ja też podskoczyłam. To może drzwi? Ale ja bym mógł przyjść drzwi. Nie, drzwi na pewno. Jebana. Przepraszam. Cholerna szafka. Teraz uderzę. No bo my się schizujemy po prostu. Nie może. Może tak być. Raz kolejny pytam, czy jest tutaj pan Stanisław? Czy jest tu ktoś inny poza panem Stanisławem? Nie? Ja słyszałam jakby Darek albo coś takiego. Darek? Darek. Czy stoisz obok nas? Ledwo słyszalne, tak słyszałem, ale... Nie, rozumiem, że parę razy jak przyłożyłem, słyszałem słowo cztery. Ale to jest naciągane w tym momencie. Czy chcesz z nami porozmawiać? Możesz mówić do tego urządzenia. Polska? Polska. No to masz najbliżej, nie? Marek? Nie wiem. Czy wypowiadasz swoje imię? Ilu was tutaj jest? Trzech. Więcej tam odpowiedzi usłyszeliśmy, ale... Że to jest więcej osób, co najmniej dwie. Dwie lub więcej, ciężko teraz określić, no, ale... Padła cyfra 3, przedtem padła cyfra 4. To mówisz, Wojtek? Czy wam też jest zimno teraz, czy nie? W sensie? Chłodno. No chłodno w nogę, bo stoję przy wejściu, nie? Nie, już presję było zimno. Bo Arek piwnicę przymknął.
No i tutaj idzie ci bokiem cały czas. To co, kończymy sesję? Chyba tak. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, jakie udzieliliście. A to ostatnia, czy jeszcze coś będziemy robić? Wypada podziękować. Ale to jeszcze jedną sesję można by zrobić. Tak, właśnie. No nic, na chwilę obecną dziękujemy za aktualną aktywność. Tak, dziękujemy. Jeżeli będziecie chcieli, my jeszcze tu będziemy. Będziemy jeszcze próbować z wami się skontaktować. Może w innym pomieszczeniu. Jeżeli ino chcecie, śmiało, czy też przez to urządzenie, czy jakiekolwiek inne. Co? No, ja też to słyszałem. Ale co? Zajdź na górze. No. Więc jakkolwiek chcecie nam coś przekazać, przemówić, no to śmiało, my tu jeszcze długo z wami będziemy. I tak jak mówiliśmy, przychodzimy w dobrych intencjach i mam nadzieję, że wasze intencje również są dobre. Będziemy właśnie rozpoczynać ostatnią sesję. Jest trzecia. Trzecia jeden. Jest. Godzina trzecia jeden. I jest ostatnia sesja. Z B7 pójdziemy na strych, a potem pójdziemy do Wanny. Idziemy na strych, bo tam słyszeliśmy momentami różne dziwne dźwięki. Ktoś jeszcze jest w tym domu? Widziałeś to? Co? Tak. Ja nie widziałem. Na moje pytanie do piątki z tytułu. Na czwórkę znaczy się. Czy to nie zauważyłem nawet? Znowu. No. Czy jest z nami pan Stanisław? Nie? Nie. A pan Jan? Tak. I pan Jan jest z nami. Czy ktoś jeszcze? Chcecie z nami porozmawiać? Tomek? Po raz kolejny dzisiaj słyszymy teoretycznie to imię, więc próbuję zapytać. Czy jest tu jakiś Tomek? Mówiłem? Czy w takim razie jest... Straszny chód stamtąd idzie. Jest tutaj jakiś Tomek? Straszny chód stamtąd idzie. Czujesz chód? Chcesz do nas podejść? Możesz dotknąć tego urządzenia. Czy ta kolejna... Czuję to zimno? No, tak trochę. Nie. Ja czuję dosłownie po siebie zimno. Lodowate dosłownie jest. No ale no, nie ma nic na SB7. K2 milczy. Wojtek albo ty, Arek. No tak, ale ja czuję tutaj stamtąd przyjemność. Ale nie, to bo tam okna są otwarte, nie? No właśnie chyba nie. Jedynie to może od tych drzwi z dołu cuch idzie. Tam nie są pootwierane okna. Tam jest pozamykane. Ale drzwi wyjściowe mam. No ale wiatr wieje, patrz. Widzisz? To nie, że nagły spadek temperatury, nie? Jest to miejsce zbrodni, w którym rozpuszczono. Tak, to już w poprzednim materiale było pokazane. Tak, no, tak we wstępie, nie? No nic, no to wchodzę do środka i... Jest bardzo mało miejsca. Jestem skłonna uwierzyć w taką teorię, że to ciało było ćwiartowane tam w tej przybudówce i tutaj w kawałkach znoszone. No było rozpuszczane, wrzucane do wanny po prostu. Bądź w stanie kiwą, czy też siekierą dorosłego mężczyzny pociachać, a potem wsadzić do wanny. Tutaj musiało wejść tego wapna, cementu i kwasu odpowiednia ilość, a gołej ręki tam nie wsadzisz w ten kwas. Czy wiele, że ona wiedziała, jakiej ilości dać, nie? Tak. No i to musiało sobie trochę odleżeć. To nie stało się, że w 5 minut się rozpuściło. Nie.
twierdzą, że nie był w jeden dzień, ale no ciężko, naciągane troszkę, ale cóż zrobić. Nic. No jak tu widzicie, niestety na razie aktywności na razie zero. Zaraz zadamy parę pytań. Czy wciąż jest pan przywiązany do tego miejsca? Inna osoba niż pan Stanisław? Jeśli tak, to jak się nazywa? Nie rozumiem. Arek. Czy jest tutaj Tomek? Jest tutaj ktokolwiek? Tak? Możecie pobrać energię z tych wszystkich urządzeń, żeby być w stanie wyraźnie coś powiedzieć. Tak? Tak, możecie. Czy mogę coś dla was zrobić? Tak? Nic. Co mogę zrobić? Ponawiam pytanie, czy wam przeszkadzamy? Bardzo? Czy chcecie odpocząć? Idźcie. Co? Jeszcze jedno pytanie. Ile jest tutaj osób? 5? 4? Czy jest tu więcej niż 4 osoby? Tak czy nie? Tak? Tak. 4. To może o nas mówią, nie? Tak. Ale 4, no więc w czwórkę jesteśmy, nie? Czy liczycie nas, czy siebie? Tak. Jeden. Także to byłoby na tyle. Podaję lampę. Dotarliśmy właśnie do zakończenia. Jest godzina 3:30. Przed chwilą zakończyliśmy ostatnią sesję i będziemy powoli szli do domu się po prostu wyspać. Na krótko, do godziny tak 12, po 12 jeszcze była jakaś aktywność, szczególnie K2 szalało i w sumie to by było na tyle. I SB7 na początku nic, aplikacja nic. Dopiero teraz w późniejszej fazie pod koniec, jak byliśmy tam przy wannie, czy tam byliśmy na strychu, czy tutaj, były tam jakieś odpowiedzi, kilka takich rzeczowych, że faktycznie mógł być tutaj z nami ten pan Stanisław. Ten pan Jan, czyli ojciec Stanisława. Ale ogólnie tak, ani kroków nie było słychać, ani szeptów, ani stukania, ani pukania, ani nic, żadnych ruszania, no to co nic. Jedyna aktywność była na SB7 i na K2 i to by było na tyle. Parę razy tam mieliśmy ciarki, ale ogólnie jestem zdania, że to miejsce nie jest jakieś nawiedzone. Albo zły dzień. Albo zły dzień. Dla mnie miejsce nie jest nawiedzone, jest po prostu aktywne i te byty, co tutaj są, czy tam jakaś obecność, to jest bardziej się wstydzi, albo nie ma siły, albo po prostu tutaj nie chce
nami się kontaktować, czy coś w ten deseń. Bez zbędnego przedłużenia mam nadzieję, że materiał się podobał. Jak się spodobał, zostawiajcie subskrypcję, komentarze, łapki w górę. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie albo na paranormalnej, albo na paranormalnym śledztwie. Także dzięki za oglądanie. Na razie.